Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj z kolejną porcją nowości od C4i. Temat dotyczy audio, bo są to wysokiej jakości, wysokiej klasy urządzenia Hi-Fi, a jednocześnie pewien nowy obszar naszej działalności, bo są to urządzenia dostępne w formie takich zestawów do samodzielnego montażu, czyli zrób to sam, DIY, jak to się dzisiaj mówi. Jeśli znacie naszą firmę, to wiecie, że od lat szukamy nowych, ciekawych rozwiązań, czegoś, co można zaproponować polskiemu klientowi, co wcześniej nie było tutaj dostępne. Oczywiście DIY jest powszechnie w Polsce dostępne, ale te produkty, mam wrażenie, jeszcze nie bardzo. O co chodzi? To są dwa streamery, odtwarzacze sieciowe, bazujące na komputerku Raspberry Pi. Teraz dlaczego Raspberry Pi? Otóż okazuje się, że urządzenia, które służą do odtwarzania plików czy jakichś treści z usług sieciowych, kluczową sprawą jest oprogramowanie. Chodzi o to, żeby ono było funkcjonalne, żeby było wygodne, żebyśmy się nie denerwowali za każdym razem, kiedy z niego korzystamy. Wydaje mi się, że jedną z przyczyn, dla której DMPA6, który znacie z naszej oferty, odniósł tak duży sukces, jest właśnie jego oprogramowanie. Ono bazuje na wcześniejszych doświadczeniach firmy Zido, na wielu latach rozwoju zarówno oprogramowania, które znajduje się w urządzeniu, jak i aplikacji mobilnej. I słuchajcie, niedawno znalazłem na YouTubie taki film, gdzie ktoś porównał DMPA6 właśnie z urządzeniem Volumio. Volumio to jest producent jednego z systemów operacyjnych, który polecamy dla tych urządzeń, które ich producent poleca. Wywodzi się to Volumio właśnie z aplikacji dla Raspberry Pi, która kiedyś była darmowa. Przez lata było to dopracowywane i dzisiaj mamy dostępną wersję i darmową, i płatną, i mamy dostępne też fizyczne urządzenia Volumio. No i to porównanie dotyczyło właśnie fizycznego urządzenia Volumio z DMPA6 i okazuje się, że ta aplikacja Volumio, znaczy i ta, która jest systemem operacyjnym, i ta, która znajduje się na urządzeniach mobilnych, została oceniona llepiej nawet niż DMPA6. My tutaj możemy zainstalować, nawet na tych dwóch urządzeniach znajduje się Volumio, jego wersja bezpłatna. Czym się różni ta płatna od bezpłatnej? No trochę się różni, niestety. To znaczy w wersji płatnej mamy dostępne takie funkcje jak Tidal Connect, jak obsługę odtwarzania wielostrefowego, czyli taki system multi-room. Tego nie ma w tej wersji bezpłatnej. Tam mamy wsparcie dla Spotify Connect jedynie. Tą wersję płatną można zdobyć na dwa sposoby. Albo trzeba sobie zasubskrybować taką usługę, bo jest to usługa płatna właśnie w subskrypcji. Lub też kupując fizyczne urządzenie dostajemy dostęp do tego. Dlaczego warto kupić takie urządzenie, czy w ogóle w jakiś sposób wejść w posiadanie na przykład tego Volumio? Oprócz tego wsparcia dla usług streamingowych warto wspomnieć o tej funkcjonalności multi-room, bo tutaj Raspberry Pi może nam bardzo pomóc. Tu mamy dwa urządzenia, na których ten system jest zainstalowany i one mogą już pracować jako multi-room. Ale do czego nam ten multi-room może być potrzebny? No wyobraźmy sobie, że mamy nasz dom czy mieszkanie. Mamy salon, gdzie znajduje się nasz sprzęt audio. Tam może znajdować się tego rodzaju urządzenie, które można zestawić z tym sprzętem.
Mamy gabinet, gdzie pracujemy. Tam na biurku może znaleźć się tego rodzaju urządzenie. Do Raspberry Pi bez problemu można znaleźć nie tylko daki, ale także płytki, które są i przetwornikami, i wzmacniaczami. Na przykład 2x15 czy 2x30 W. Można znaleźć obudowy, które mają formę takiego urządzenia elektrycznego na szynę DIN montowanego w rozdzielnicy, więc możemy sobie wyobrazić, że w kuchni, w łazience, na tarasie, w garażu, gdzie często coś robimy, zainstalujemy sobie głośniki i podłączymy do nich właśnie takie zestawy Raspberry Pi ze wzmacniaczem. I wtedy mamy system multiroom, który obejmuje cały nasz dom. Możemy oddzielnie, niezależnie słuchać czego chcemy na każdym z tych urządzeń, ale możemy też je wszystkie zsynchronizować i mieć jedną muzykę, jedną treść w całym domu, kiedy trwa jakaś impreza albo z jakiejkolwiek innej przyczyny. I, co ważne, niekoniecznie musimy kupować Volumio, żeby taką funkcjonalność osiągnąć, ponieważ darmowy Mood ma to w swoim zakresie. I Mood to jest też jedno z tych oprogramowań, które jest wspierane przez producenta, przez Audiophonics dla tych urządzeń. To, czy one są wspierane, czy nie, to tak naprawdę sprowadza się do tego, czy będą nam działać wyświetlacze, które się tutaj znajdują. W tym przypadku chodzi o ten wyświetlacz od Raspberry Pi. Oczywiście możemy skorzystać z tych gotowych rozwiązań, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy szukali jeszcze czegoś innego. Bez problemu znajdziemy informacje na stronie Audiophonics o tym, jakie sterowniki są wymagane i w jaki sposób taki wyświetlacz integruje się z Raspberry Pi i możemy wykorzystać jakiś zupełnie inny system, których jest naprawdę dostępnych wiele. Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tym urządzeniom. Zacznijmy może od tego większego urządzenia, to jest Audiophonics Evo Sabre Pack. Ja bym to nazwał przede wszystkim DAC-iem, dlatego że to jest niezależna płyta z tym przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Wejścia, które mamy tutaj do dyspozycji, to są wejścia SPDIF optyczne i koncentryczne. Wejście USB, tu jest złącze USB typu B, takie standardowe dla DAC-ów. Mamy też wejście Bluetooth. Możecie się zastanawiać, po co w sprzęcie Hi-Fi dzisiaj wejście Bluetooth, kiedy mamy Spotify Connect, kiedy mamy Tidal Connect i tego rodzaju usługi. No ja muszę się przyznać, że ostatnio złapałem się na tym, że chciałem posłuchać książki na swoim sprzęcie w domu i okazało się, że nie ma takiej funkcji jak Audioteka Connect. Jedyny sposób to połączenie się właśnie poprzez Bluetooth z jakimś urządzeniem odtwarzającym. No ewentualnie można zainstalować na urządzeniu z Androidem aplikację oferującą te książki. No ale są takie zastosowania, gdzie ten Bluetooth może być przydatny. Wyjścia, które tu mamy do dyspozycji, są naprawdę profesjonalne, bo to jest wyjście symetryczne XLR, stereofoniczne i niesymetryczne RCA. To, co jest w środku, to dwa przetworniki ES9038Q2M. Nawiasem mówiąc, to są dokładnie takie same przetworniki, takie same kości jak w DMPA6. Nie twierdzę, że brzmi to urządzenie tak samo identycznie jak DMPA6, no bo nie tylko te kości się liczą, ale i wszystko inne, co jest dookoła i ten przedwzmacniacz i tak dalej. Natomiast naprawdę bardzo porządne rozwiązanie. To, co jest ważne, to to, że ta płyta DAC-a działa niezależnie. Kiedy włączymy to urządzenie, przetwornik startuje natychmiast. Ten lewy z Waszej strony, patrząc, wyświetlacz dotyczy właśnie przetwornika. Również pokrętło, ten encoder, służy do sterowania przetwornikiem. Oprócz tego, że pokręcając zmieniamy poziom głośności, to wciskając to pokrętło wybieramy źródła. Można się łatwo i szybko przełączyć na wejście chociażby SPDIF, gdzie będziemy na przykład mieli podłączony odtwarzacz CD. Oczywiście to samo można zrobić i na tym prostszym urządzeniu, bo tu też jest wejście cyfrowe, natomiast
Kiedy nie jest to taki niezależny DAC, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo żeby wybrać inne wejście cyfrowe niż sama płyta Raspberry Pi, trzeba wejść gdzieś tam głęboko w ustawienia systemu operacyjnego i trzeba potem zrestartować to urządzenie, więc nie jest to takie proste, żeby na co dzień z tego korzystać. Tutaj wydaje mi się, jest to znacznie bardziej funkcjonalne. Co dalej? Prawy wyświetlacz, na który patrzycie, dotyczy Raspberry Pi. Ten komputerek oczywiście uruchamia się w swoim tempie. Trwa to znacznie dłużej niż uruchomienie całej płyty przetwornika. Natomiast na tym wyświetlaczu będą widoczne informacje dotyczące odtwarzanych utworów, jakości tego odtwarzania, pewne szczegóły techniczne. Tak jak powiedziałem, przetwornik jest na poziomie takim samym jak w DMPA6, no ale możecie powiedzieć, że brakuje tego fantastycznego, dużego, kolorowego, dotykowego wyświetlacza na płycie czołowej. No tak, takiego wyświetlacza tutaj nie ma. Ale mówiąc szczerze, ciągle się zastanawiam, na czym polega fenomen właśnie tych dużych wyświetlaczy, czemu one są tak dzisiaj lubiane. No bo mi się to wydaje kompletnie niefunkcjonalne. No tak, można powiedzieć, że za pomocą takiego wyświetlacza możemy sobie uruchomić odtwarzanie muzyki, możemy wyszukiwać coś w naszej bibliotece, czy też w aplikacjach typu Tidal. Możemy tym wszystkim zarządzać, tylko że nasze urządzenie odtwarzające znajduje się zwykle razem z całą resztą sprzętu, gdzieś kilka metrów przed nami, a my chcąc słuchać, zasiadamy w fotelu w pewnej odległości i po to już dawno temu wymyślono piloty do zdalnego sterowania, żeby nie trzeba było zbyt często do tego sprzętu chodzić. Więc ten kolorowy wyświetlacz trochę mi się wydaje niekoniecznie potrzebny. No jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jakieś ciekawe wizualizacje. Na przykład wskaźniki poziomu, czy jakieś analizatory widma, które się tam wyświetlają. Tego tu nie będzie. Ale wszystko inne mamy. Czyli mamy naprawdę solidną, estetyczną obudowę, która jest wykonana z grubych płyt, nawet nie blachy aluminiowej. Elegancko wykończona, z tymi wyświetlaczami, z tym pokrętłem. Naprawdę to urządzenie można zestawić z całą resztą sprzętu Hi-Fi. I ono tam się będzie doskonale odnajdować. Drugie urządzenie, Raspdac Mini, prostsze powiedziałbym, bazuje na tym samym komputerku Raspberry Pi, do którego dołożona jest karta, płyta przetwornika cyfrowo-analogowego. W tym wypadku mamy jeden układ ES9038Q2M, taki sam jak te dwa tutaj. To, co odróżnia, to większy niż tutaj, kolorowy wyświetlacz. I nawet sprawdzaliśmy, że uruchamiając muzykę z YouTube, to tu na tym wyświetlaczu mamy wyświetlany obraz, więc można sobie wyobrazić, że takie urządzonko ustawimy sobie jako taki biurkowy nasz odtwarzacz, żeby gdzieś stał na naszych oczach, kiedy pracujemy przy tym biurku. No i do tego celu to będzie doskonałe rozwiązanie. Tutaj mamy wyjście tylko niesymetryczne RCA. No tak jak powiedziałem, jest to nieco prostsze rozwiązanie, aczkolwiek też bardzo potężne.